Wyobraźcie sobie, że przed rampą znajdują się terroryści. Pokażę Wam fajnego One Way Smoka za pomocą którego będziecie mogli z łatwością ich zabić. Ustawiacie się w tym rogu. Następnie celujecie w prawy róg tego elementu i klikacie lewy przycisk myszy. Po rzuceniu tego smoka możecie wyjąć flesza i ustawić go w ten sposób. Wtedy klikacie prawy przycisk myszy. Dzięki temu, że rzucicie flesza w taki sposób, to terroryści, którzy znajdują się na rampie, dostaną tego flesza na ułamek sekundy. Po rzuceniu tego smoka i flesza podchodzicie na łoku i pikujecie tutaj z prawej strony smoka. Jak możecie zobaczyć, macie bardzo fajny widok na terrorystów, którzy znajdują się na rampie z prawej strony. Teraz pokażę wam, jak to będzie wyglądało, gdy rzucicie flesza i tego smoka. Zobaczcie. Załóżmy, że jestem terrorystą i patrzę tutaj smoka. Tu na łamek sekundy dostanę flesza, dzięki czemu antyterrorysta może ustawić się tutaj z lewej strony tego smoka i pikować terrorystów. Tutaj z lewej strony znajduje się postawiony antyterrorysta. Jeśli wy tę życie wzrok, to możecie dostrzec, że znajduje się tutaj głowa tego antyterrorysty dopiero.